Witam, witam w Let's Play Wizard 8. Znajdujemy się w tej chwili w Trenton. Za rogiem czeka nas walka, dość wredna. Nie gwarantuję, że damy radę ją przejść, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Trzy sadzonki dębu. Problem z tymi konkretnymi trzema mini drzewcami jest taki, że mają potężne i bardzo wredne zaklęcia, którymi nie wahają się spamować. Jest dość problematyczne dla mnie, ponieważ jeszcze chwila dobra będzie, zanim będę miał własne kontrzaklęcia, zaklęcia ochronne. A póki co będę musiał praktycznie całą moc zaklęć przyjąć na klatę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie TPK. Zaczynamy wesoło od spowolnienia. Body of Stone wymiernie zwiększy odporność tego gościa. Ale że jest w tej chwili dla mnie jedyny dostępny i nie ma innego wyjścia, muszę go brać. Na maksymalnym poziomie. Może by tak... Lightning Rod? Mamy jakieś bomby? Przydałyby się jakieś bomby. Mamy to. No wszystko użyjemy. To nie jest walka, w której wskazane było oszczędzanie. Oj! Crash jest niebezpieczny. Okej, dwóch sparaliżowało. Znaczy, z tych dwóch mogę lać spokojnie. To też właśnie uczynię. O, jak ładnie. Przy tych ich 300 zdrowia taka przewaga niezwykle się przyda. Understood. Nie to lejemy. Oj, Toxic Blood. Zdaje mi się, że któraś postać miała pierścień z oczyszczaniem powietrza, który właśnie specjalnie na takie okoliczności wziąłem. Teraz przeszukamy inwentarza na początku następnej tury. Okej, jeden z głowy. Teraz tak. Nie. O, jest Rinko Wiz. Okej. With pleasure. No Vito. Ojojoj. Miałem powiedzieć, że może sobie rzucać, ale... Bi chyba będzie musiała zaraz się wyleczyć. Ale nie chyba, na pewno. Dobra, to klika odniesione. Może by tak teraz. Nie ma co, trzeba jeszcze się wyleczyć, póki mam. Albo inaczej, Bi wyleczy się potkiem. A my spamujemy dalej wszystkim, co mamy. Understood. Duct tape. Understood. A Bart niech zagra im na lutni, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Ajajaj. Dobra, ten jest paraliżowany.
ulubiony, ale pewnie Fireball go zasługuje. Nie przemyślałem tego. No właśnie. Ty widzisz to? Critical Strike mógłby się w końcu włączyć, naprawdę. Dobra, ty się wylecz. Nie, Fireball. Wylecz. Tak. Reszta przeżyje wszystko poza Crashem, a na Crasha i tak nie zdążą się wyleczyć. Okej. Dojdziemy. Cuts and bruises. Okej, to będzie tyczy tego gościa. Przynajmniej tak mi się zdaje. Tak jest. Teraz tak, leczenie się modlił. Dobra, będzie musiał starczyć. No, to dobrze. To znaczy, że po prostu musimy pierścień sobie włożyć. Ryzy. O, tam jej znowu się opłaciło. Understood. Walka zwyciężona. 8000 ekspa, co oznacza, że ninja i bishop dostają poziom. Hurra. Cieszymy się. Tak. Tak. Nie ma tutaj w sumie nic takiego, co bym chciał pilnie wziąć. Dlatego chyba zachowam ten pik na następny poziom. Chyba będzie najlepsza opcja. Wizard i Alchemy. Trzy poziomy w Mental. Aha. Trochę tutaj czasu. Niezidentyfikowanego. A mniej niż myślałem, że będzie. Dobra. Booby trapped. Ready and willing. No tak, nie powiodło się za bardzo. Zobaczymy, co to za pułapka. Ciekawa bądź nie. Poison darts. Lubię dzień tego gadżetu. Okej. Okay. Takie to. Trapped. It has a booby trap. O, shit. O, na szczęście nikomu się nic nie stało. Bardziej się przyda. Trzy magiczne nektory dla, oczywiście, dla naszego bishopa, który jako jedyny caster w sumie potrzebuje tych potków. Ok, tutaj jest safe. Problem z safe'em jest taki, że ma 5 zamków, więc szansa na prawidłowe otwarcie go to jest, o Jezus Maria, 0,4 razy 0,4 to jest 0,16, a 0,04 połamek procenta mamy na dobre otwarcie tego. Waiting. A, tak. Po to właśnie brałem. This is bad.
Wypoczniemy. Knock, knock, knick, knock. Locked tight. I guess I wasn't safe. Jeden. Dobra, to inaczej. Jeszcze tutaj posiedzimy chwilkę. Poidentyfikujemy złom. Aha, włócznia śmierci. Damy ci takie sobie. 2% szansy na zabicie i 15% szans na truciznę. To znaczy, że chyba lansa jest lepszym przedmiotem. Tutaj jest włócznia z kolcami, która do niej stamina ma efekt. Taki bardziej pożyteczny. Dobra, kampujemy dalej. Użyliśmy w poprzednim odcinku kadzidła, więc mamy tu spokój. Miejsce jest bezpieczne. O, jak ładnie, proszę bardzo. I co tu było? Dwie skrzynki. Ale były otwarte. Puszcza mistyczna. Waiting. Ktoś miał tutaj... Właśnie, Divine Trap. No cóż. Standing by. Pytanie do 100 punktów. Co to może być za pułapka? Obawiam się, że to może być strażnik. A strażnik nie jest za wysoką pułapką. No nic, nie ma wyjścia. To musi być strażnik. Właśnie. No to lejemy się z żywiołakiem wody. 300 HP. Okej. Paraliż nic nie da. A mi się szaty blisko. Czy będę musiał się rekastować? Tak. Understood. No, raczej nie ma co rzucać. To inaczej. Understood. Lightning Arc nie muszę to zrobić. I robię. No proszę, jaka różnica w remedium, jak postawię Enchanted Blade. Z jednego punktu do 14. Żeby ninja miała... Tak, też już ma dwa ataki, dobra. To mi się podoba. Ale będzie po straży. O! 3000 ekspa piechotą nie chodzi. Ale skrzydła dać chyba od... O, ładnie. O, dobre itemy. Ankh szczególnie mi się podoba. Jak go zidentyfikuję, będzie mi się podobał jeszcze bardziej. Plate mail, drugi plate mail. Aha. Dobra.
Walkiria jest kapkę przeciążona. Tego nie musi nosić, tak ma dość strzał. Mistyczna włócznia ma solidny damage. 8,24. Nie ma kary, ma bonus do hitu i bonus do inicjatywy. To chyba bardziej się opłaca niż szansa na kill parę procent. Ok. Jak to wygląda? No pewnie, co to za różnica. Co tu jeszcze mamy? Hałbek, broadsword, topór, halbarda, cutlass. Jak będziemy u kroka, to mu opchniemy naprawdę dużo itemów. Ok. Wypoczywamy po raz ostatni. Ankh leczenia. O, regeneracja HP. Komu by to dać? Mam parę pomysłów, ale... To jest księga, co to za zaklęcie jest? Też musiałbym się dowiedzieć. Najbardziej logicznym wyborem jest danie tego Ankha Lordowi. Lord już ma wbudowany z klasy regen zdrowia, a razem z Ankhem to może dać całkiem wesoły bonus. Now this one's a keeper. No i też się to podoba. Ok. Salt. Teraz posortujemy te przedmioty, żeby się ogarnąć trochę. Ja się z identyfikacji się uchował. Dobra. Swoją drogą zdobyliśmy już trochę poziomów i minęło mi kilka tytułów. Teraz mamy wydłużenie tak, łucznika, kawalia, dwóch kawalerzystów, rycerza, sonetera, zabójcy, craftsman, rzemieślnika i kanonika. Taka ciekawostka, te tytuły zmieniają się chyba co dwa, co trzy poziomy. Waiting. Okej. 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 Buffy są postawione. Jesteśmy gotowi, żeby odwiedzić szczury. Oj, oj, oj. Trochę się niewesołe zbiegowisko zrobiło. Nietoperze, osy oślepiające i pięć os, o których jeszcze nie wiem jakie są. To są w sumie głównie dwie opcje, oślepiające albo paraliżujące. Obie są niezbyt wesołe. Okej. No ale cóż, walka jest. Bardziej trzeba. Na szczęście osy nie mają za dużo HP. Bagatela 50. Okolice. Ja myślę, że chyba Fireball się z tym sprawia. Tylko dobrze pójdzie. Może z nietoperzami. Ale to... Nie ma co wyprzedzać fakty. Understood. Uprzedzać. Nie, tak już będzie, chwalić się przy tym.
Fajnie to pojrze, ciekawe jakie to nie to pojrze. 100 HP. Ta walka może chwilę zająć. Przynajmniej od się zgrabnie pozbyliśmy. Aha. I to powiedzę, wampiry. To jest niebezpieczne, ponieważ wampiry mają efekt. Niska szansa, ale jest efekt Drain HP, o którym chyba wspominałem odcinek lub dwa temu. Tylko jeden napój w całej grze jest w stanie przywrócić wyssane w ten sposób zdrowie. Jest drogi. Nie mówiąc o tym, że rzadki. Trzeba będzie się szybko z nimi rozprawić. A nie za bardzo mam czym. No nic to. Nic to. Użyłbym concussion powder, który ma ninja, gdyby nie był pewien, że będzie backfire i ninja sama sobie zabije. Understood. Understood. Okay, advanced warfare. Paralizowałem dalszego. Nie jest optymalne rozwiązanie, ale będzie musiało starczyć. Ok. Drugi z głowy. Zostają jeszcze dwa. No i osy. O, jest. Dobra, nie przytomnę. Już muszę skończyć zaraz. Dobrze, że mam ten Impelling Stones. Przyczepiamy ich kamieniami. O. Pod kontrolą. Nie to, że zaraz będzie martwa, ale wios nie stanowią zagrożenia. No, chodź. I po sprawie. Kolejne 11 tysięcy expa za tą walkę. Tak jak mówiłem, z nietoperzami to nie przelewki. Jestem ready. Dobra, teraz musimy iść do góry. Look out, guys! Monsters! This will be over.
Dwie osy. Jeszcze mamy obstawę z Trini. W zasadzie powiem, gadżety robi inne pociski dać, bo Impeling stąd dostał na sytuację awaryjne. To są dość potężne. Kwestii pocisków. A masz rzutki, wystrzelaj. Damage będzie żałosny, ale nic nie będzie się marnowało. Co tam jest? Aha, tak, tam posążek Martena trzeba użyć. Nie mamy go. Zdobędziemy go dużo później. Dużo później. Na razie idziemy tędy. Tędy od. O! Ten most jest naprawy. Długo kombinowałem, jak to trzeba zrobić. Zanim nie połapałem się, znaczy nie przeczytałem w internecie, że potrzebna jest lina z pnączy. Robiliśmy ją na początku naszej wizyty w Trynton. O! Proszę bardzo. I możemy iść spokojnie. Drzewo Ratkinów. Zasuwamy. Na razie naszym jedynym problemem tutaj jest dzika zwierzyna. Tutaj też potrzebny jest item. Otwieram je chyba z drugiej strony kompletnie. Ale później ze szczurami też trzeba będzie się dać. Zaraz, tutaj powinno być. A, trzeba po prostu inny użyć. No nic. Understood. Dwa pająki, to co to dla nas? Powiem, że zaraz obok coś jeszcze jest. A nie, to na wyświęcie. Wyjaśnienia. Moglibyśmy w tej chwili wykonać to, o co nas prosił Madras, a mianowicie zabicie szczurzych matek, ale bardziej opłacalne jest odłożenie tego na później, kiedy to będziemy mieli wszystko, czego będziemy potrzebowali. Od ratkinów, ubijemy ich szefa, i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Tylko trzy są. Odrobinę się wahałem, bo jeszcze paraliż nie minął, ale to lada chwila. Powinien być koniec. Szczególnie, że tylko powinien to mogą walczyć. Pierwsza z głowy.
kota z głowy. My ailment has abated. Trzecia z głowy. Who might that be? Hey, boss! You're not gonna believe this! You know who's here? You remember them little freaks we saw over on the other tree? Little foy balls send you in after us? On się w tej chwili pyta, z kogo szukamy. Generalnie odpowiedzi może być kilka, ale jego interesuje, że gonimy Dark Savanta. To mu pasuje. You looking for him too, huh? You got any good leads? The boss might be interested in talking to you. Come on, and don't forget to show your due respect. Podziałało, wpuścił nas. Let's say hello, guys. Kur w garniturze. Calzon says you're interested in the same thing we are. Says you might know something about the Dark Savant. Now, what I'm interested in is that object he's got. The Astral Domine. Let me give you a bit of background. Several years ago, the Savant hires us to follow the Trang around. We keep our end of the deal, you know. But he slips town before he pays our fee. So, we're here to collect. But, he ain't gonna pay. That ain't a problem. We'll get our money. See, he's got this device that means an awful lot to him. And rumor has it, it means an awful lot to you, too. So, what do you say we get the Astral Domine and you pay us for it? We get our cash, and you get your prize, and the Dark Savant gets shafted. You come back in a while, and we'll see if we can't do the deal. We gotta get our hands on it first. Okay. Historia zatem jest taka, że kilka lat temu, mowa o wydarzeniach Wizardry 7, Dark Savant wynajął szczurzą mafię, żeby namierzyli mu coś. Ścigali Trang, siedzieli. Szczury oczywiście dokonały swojej strony umowy, tylko Savant nie chciał im zapłacić. Więc tutaj nasza ekipa w Don Barlone wyruszyła za nim na planetę Dominus i kombinują, jakby go oszwabić. Aby kombinowali coś takiego, że zwiną mu Astral Domine i sprzedadzą nam. Całkiem dobry deal. Co on tu ma na sprzedaż? Na sprzedaż nie ma nic, co by tak naprawdę było nam niezbędne. Ten płaszcz jest całkiem solidny. A nic nie kupuje. Poza tym, że oni kradną Astral Domine i później oferują nam za wygórowaną cenę sprzedaż, drugi deal ze szczurami jest taki, że zabity Don Barlone czasem dropi Cane of Corpus. To jest taka na pół mityczna wśród graczy Wizardry broń, którą mogą nosić tylko Fairy Ninja. Dlatego właśnie mam tutaj Glitter. I która jest najpotężniejszą bronią dla ninja właśnie. Powiem w tym, że na drop jest tylko szansa, a Don Barlone wcale nie jest popychadłem. Jest jednym z takich naprawdę bossów w tej grze. Ale coś, przyjdziemy. Jak on zwinie Astral Domine, to w sumie będzie całkiem niedługo. I zobaczymy, co wtedy będzie. A na razie opuszczamy drzewo. Oczywiście... osy. Oczywiście... 6 osób.
Moglibyśmy się przebijać przez kręcąc w drugą stronę przez te wszystkie drzewa, później k labiryntem w dół. A na szczęście jest mały skrót. Okej. Aha. Ja oszepiłem oszepiającą osę. Ironic, isn't it? Okay. Grajże na kopcie. A właśnie płaszcz kupiłem, musiałbym go ugrać. Okej. Tymczasem płaszcz dam. Komu by ten płaszcz dać? Przyda się takiemu, się przyda właśnie ten płaszcz ze względu na bonus do walki wręcz, a ten dostanie gadżeter. Który trochę był do tyłu z pancerzem, a zmysły mające wpływ na celność jemu właśnie przydadzą się. Kolejna porcja os. Nie lubię. Okay. Understood. Tak, co ładnie, sam biegnie mi zasięg kastu. A właśnie, miałem jeszcze coś sprawdzić. Jeśli dobrze pamiętam, jak to miało być wykonywane, to nic nie zdziałam, ale lepiej się upewnić. Understood. Zostało już tylko wiosnę. Kolejna walka naszych eksterminatorów z Sanami. Teraz jeszcze sprawdzamy, to było tutaj. It is sealed. It has Ready and willing. Waiting. Akurat się wyprzykałem z magii ziemi. Mógłbym wypocząć, ale to jest tylko. It's locked up tight. Czemu mogę się trochę poużerać? Otwarte. Tu w środku jest coś. Tak, tu jest coś dla nas, ale musimy tam się dostać z innej strony.
A więc tak jak mówiłem, mamy tutaj skrót, z którym możemy opuścić drzewo, a także na nie szybko wrócić. Skrót jest tutaj. Tutaj i tutaj opuszczamy korbką. Ok. No tak, Hoga się trochę zdenerwował, ale my go zignorujemy. Zaraz zobaczę na mapie, jak jesteśmy, w którą stronę powinniśmy iść. Tak, ten. Nie za daleko? Nie za daleko. Wesoły stworek. Połykacz. Co on robi? Połyka. Członków drużyny. Co ich wyjmuje na czas walki. Ze starcia. A kto wiecznie nie na dłużej. Przy okazji można usłyszeć parę wesołych tekstów. Dużo to. Jeszcze przeżył. Tak, tu potrafię. Sparkle dostała poziom. Okej, okay, zasuwamy do następnej lokacji. Waiting. Bagno. A więc tak. Bagno jest rozległą. This swamp is a bad, bad place. There are all kinds of things just waiting to eat you up. Yep. The swamp, just as icky and gooey as I remember it being. You know, they used to have frogs here the size of a house. Maybe we'd better keep our eyes open. Nasi zrekrutowani NPC są nieco nerwowi, nie bez powodu. Gdybym miał umieścić, zorganizować listę najbardziej uciążliwych lokacji w grze, bagno byłoby bardzo wysoko. Są tutaj dość nieprzyjemne stwory w dużych ilościach. W tym naprawdę znienawidzone przeze mnie jednorożce, które potrafią zdziesiątkować drużynę w pierwszej turze. A co najgorsze, będziemy musieli tędy dość często chodzić, w tą i z powrotem. Pierwsza rundka bagna, w tym spotkanie z pewnym wesołym NPC-em, a także z handlarzem, w następnym odcinku. Do zobaczenia.